To jest Hello Irlandia. Dobry wieczór. Witam w Hello Irlandia. Przed mikrofonem Lady Aga. Moim dzisiejszym gościem jest Robert Natchez, pomysłodawca, twórca i właściciel Dusty Guitars, czyli oryginalnych, wykonanych z niezwykłym profesjonalizmem i ogromnym artyzmem instrumentów muzycznych. Witaj, Robert. Cześć, witajcie. Te dźwięki, które nas dziś przywitały, zostały wydobyte w prawną ręką Karola Pęcaka, grającego na jednym z twoich instrumentów, elektrycznej wiolonczeli. W tle słychać śpiew ptaków, ponieważ utwór został wykonany na łonie natury. Robert, siedziba twojej firmy znajduje się obecnie w Polsce, w Krośnie, ale sporo czasu spędziłeś nie gdzie indziej, jak właśnie na Zielonej Wyspie, w uroczej miejscowości o nazwie Sligo, w północno-zachodniej Irlandii, rodzinnym miejscu słynnego irlandzkiego poety Williama Butlera Yeatsa. W Sligo znajduje się również najsłynniejsza irlandzka góra stołowa Ben Bulben, a także bardzo znane megalityczne stanowiska jak Knocknarea, które dodatkowo jest legendarnym miejscem pochówku mitycznej królowej Maeve. Ponadto jest to słynne już od starożytności miasteczko portowe z plażami idealnymi do surfingu oraz łaźniami wodorostowymi, które na dodatek zdołało oprzeć się najazdom wikingów w IX wieku. Zacznijmy więc od mitycznych początków Dusztyków, twoich oryginalnych kijograjów, czyli od twojego pobytu w Irlandii, bo to jej artystyczna aura zainspirowała cię do ich stworzenia. Do Irlandii, do Sligo trafiłem na zaproszenie mojego starego przyjaciela ze studiów, Grzesia Ostręgi. Wybraliśmy się tam na rok, wróciliśmy po 10. Po drodze urodził nam się syn, a że pracę mieliśmy fajną i kupę przyjaciół, to jakoś naturalnie było tam zostać jeszcze trochę więcej czasu. Jak toczyły się twoje losy na wyspie w charakterze Polaka imigranta? Jakie prace wykonywałeś? Wiem, że w Polsce byłeś nauczycielem języka angielskiego. Bo pomyślałem, że ucząc angielskiego znałem go bardziej teoretycznie niż praktycznie, więc wyjazd do anglojęzycznego kraju był dosyć, wydawało mi się, dobrym pomysłem. Później się okazało, że irlandzki, angielski to jednak inna bajka. Moja pierwsza praca to dom starców, ale też mnóstwo dowiedziałem się o takiej starej Irlandii, której już nie widać od właśnie ludzi, którym się opiekowałem. Potem było jeszcze kilka innych prac. Zdesperowany musiałem się też rozbierać za pieniądze. Pracowałem jako model na uczelni artystycznej. Praca była przyjemna, w cieple. Czasem niewygodne pozycje, ale dobrze płacili. No a potem pracowałem w szkole, pracowałem jako nauczyciel angielskiego w anglojęzycznym kraju, ale angielski jako drugi język, więc może to było naturalne, bo sam się go też uczyłem jako drugiego języka. W Irlandii zaczęły się spełniać wszystkie twoje najśmielsze marzenia. Tak, nawet te, których nie wypowiadałem nigdy. A opowiedz, jak dołączyłeś do słynnego Sligo zespołu Out of Towners. Właściwie zaczęło się to jako duet. Rozmawiałem kiedyś z Oli Olcornem, Australijczykiem, który mieszkał już w Irlandii jakiś czas i w wyniku przeziębienia stracił australijski akcent zupełnie na rzecz irlandzkiego. To było jakieś poważne przeziębienie i z komplikacjami. I kiedy z tego wyszedł, to okazało się, że już nie mówi z australijskim akcentem. To naprawdę ciekawe. No żartuję oczywiście, ale ożenił się z Irlandką i chyba dla niej stracił ten australijski akcent dosyć szybko. Także nawet Australijczycy nie mogli tego poznać. Graliśmy we dwóch na początku, później dołączył do nas Dominik na basie. W międzyczasie był jeszcze kontrabasista i potem Brian. No i tak we czwórkę powstało to w Towners. Znaczy zaczęło się od nas trzech właściwie, bo Polak, Australijczyk i Amerykanin, ten facet na kontrabasie.
Jamie Cashflow, stąd też nazwa. A później dołączyli też lokale, więc nazwa już została. Jaką muzykę graliście? Większość to były oryginalne kawałki Olego, jego słowa i muzyka w naszych już wspólnych aranżach. No pewnie najbliżej temu było do amerykańskiego folku. Trochę bluesa, trochę może takiego popu z 70-tych lat. Dużo Dylana, dużo Neila Younga, takich klimatów. Pomysł na twoje daszczyki narodził się już po dołączeniu do Out of Towners, ale z majstrowaniem przeróżnych instrumentów strunowych eksperymentowałeś już wcześniej. Dziad strony mamy był muzykantem, złotą rączką, potrafił niesamowite rzeczy robić z drewna, metalu. Sam też tworzył i budował instrumenty, więc to pewnie od niego się wzięło. Moja przygoda z instrumentami to tak naprawdę zaczęła się już w Irlandii. Nie jesteś lutnikiem z wykształcenia. Wydaje mi się, że to całe szczęście, że nie jestem lutnikiem, że nigdy nie uczyłem się lutnictwa w taki formalny sposób, bo pewnie bym nigdy nie wpadł na pomysł tworzenia takich instrumentów, jakie budujemy z żoną do dzisiaj. Więc. Ale oczywiście później trzeba się było troszkę cofnąć, zwolnić, spokornieć i nauczyć się pewnych zasad, pewnych prawideł, bez których trudno tworzyć instrumenty, które byłyby do użycia w kapeli, czy nie tylko w solowym graniu u siebie w pokoju na przykład. Bo to nie jest do końca tak, że wyłącznie improwizujemy z formami tych instrumentów, być może z kształtem i zdobnictwem tak, ale jeżeli chodzi o samą mechanikę instrumentu, konieczne jest trzymanie się pewnych zasad, żeby można było to przełożyć na konkretne utwory, na konkretną muzykę, zwłaszcza jeżeli gra się w grupie, nie? Że można, trzeba się trzymać jednak tonacji, tempa, więc one muszą stroić, trzymać się pewnego kanonu, ale na zasadzie wariacji. Nie? Jeżeli już chce się grać jakiś jam session, no to przynajmniej tempo i tonacja musi zostać ta sama. A cała reszta, no to już kwestia wyobraźni. Porozmawiamy trochę o technikaliach, czyli podczas tworzenia swoich instrumentów bardzo starannie dobierasz materiały. Używasz jesionu, używasz innych materiałów, takich jak skóra, drewno, kość, miedź, mosiądz, mahoń, heban. Potem to wszystko malujesz i woskujesz własnoręcznie. No i właśnie w ten sposób każdy instrument jest unikatowy, ponieważ stoi za nim idea posiadania swojego własnego, prywatnego instrumentu. A więc są to i gitary, i ukulele, skrzypce, wiele innych bardzo nietypowych wynalazków. Jakie miałeś najdziwniejsze zamówienie jak dotychczas? To pewnie taka trzystrunowa wiola dla Bartka Pełygi, multiinstrumentalisty z Warszawy. Absolutny wirtuoz, jeśli chodzi o technikę paznokciową, grę na przeróżnych strunowych instrumentach z bliskiej, dalekiej Azji. Kiedyś spotkaliśmy się na warsztatach, na festiwalu w Gorajcu, na folkowisku. I zbudowałem dla niego taką trzystrunową wiolkę ze strunami rezonacyjnymi, takim trochę jak w sitarze. Strun było w tym instrumencie trochę niemiara. Nazwaliśmy go tarpan, bo główka tego instrumentu była w kształcie głowy konia. Taki polski konik. Tak, dokładnie, ale potem się okazało w rozmowie dalszej, że tar to w sanskrycie znaczy struna. Więc tak jak sitar się bardzo dobrze złożyło. Wyjaśnijmy sobie nazwę swoich gitar. Stick w języku angielskim oznacza patyk. Hurley stick to maczuga, ale jest to też kij używany podczas gry w hurling, czyli irlandzki hokej na trawie. Tak, to taka celtycka gra, ten hurling, nie? I oni to grają od tam dwóch, może więcej tysięcy lat. I ten kij, jakby jego kształt powstawał, rozwijał się przez ten cały czas i służy i do walki, i do gry zespołowej, mam na myśli, do sportu, ale prawdopodobnie nikt nie wpadł wcześniej na pomysł, żeby naciągnąć na to struny. Nawet Irlandczycy mówili, że trzeba było kogoś spoza Irlandii, nie Celta. Lokalnie tam właśnie w Sligo ludzie wolą szumieć niż syczeć, więc mówią sztyk. Mówią smoking, upstairs. Wydało mi się takie naturalne, że to będzie the sztyk, a nie styk. Czyli to ma związek z irlandzką wymową słowa sztyk. Natomiast ja zaczęłam grzebać troszkę w etymologii i dokopałam się do słowa sztyk, które pochodzi z amerykańskiego angielskiego. Nie z brytyjskiego, tylko z amerykańskiego angielskiego. I ono oznacza sztuczkę albo specjalny talent charakterystyczny danej osobie. To słowo uformowało się podobno w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, w społecznościach żydowskich. Czyli słowo pochodzi z języka jidysz, które, jak wiadomo, uformowało się na bazie języka niemieckiego, w którym słowo sztyk oznacza kawałek czegoś, ale również sztukę czegoś albo egzemplarz,
oraz utwór. W każdym razie uważam, że nazwa jest perfekcyjna, jest doskonałą grą na słowach. Jakie standardy techniczno-muzyczne stosujesz w swoich instrumentach? Bo jeśli na przykład zrobiona przez ciebie gitara ma dwie struny, to czy wciąż spełnia techniczne standardy dla gitary? Czy jesteś w stanie zagrać na niej wszystkie dźwięki, jakie można zagrać na gitarze klasycznej, akustycznej? Ja nie, ale są tacy, którzy potrafią. Zawsze mi się wydawało, że w związku z tym, że się nigdy nie potrafiłem nauczyć na sześciostrunowej gitarze grać porządnie, to pomyślałem, jak zrobię trzystrunową gitarę, to będzie dwa razy łatwiej. Ale okazało się, że jest dwa razy trudniej, bo więcej trzeba się nalatać po gryfie, żeby zagrać to sam. Więc nie szukam jakby odpowiedników instrumentów, które już istnieją, ale staram się tworzyć coś, czego do tej pory nie było. I stąd te przedziwne hybrydy instrumentów. To może być ukulele, ale na przykład bez progów, albo skrzypce z kolei, z progami, ze strunami dodatkowymi. Dziwny instrument wymaga dziwnego podejścia do niego, oswojenia go najpierw. A jak byś charakteryzował dźwięki wydawane przez twoje instrumenty? Co najbardziej przypominają? Bluesowe gitary z południa USA? Oczywiście to wszystko zależy od muzyka, więc na tym trzystrunowym, bezprogowym instrumencie można oczywiście zabrzmieć, jakby się grało na diddly, bo typowo amerykańskim, prymitywnym instrumencie. Albo za pomocą smyczka można zabrzmieć trochę bardziej po wschodniemu. To wszystko zależy od muzyka. A poza tym wszystkie te instrumenty, albo właściwie większość, to są instrumenty elektryczne, więc ten dźwięk można tłumaczyć na przeróżne sposoby, za pomocą dodatkowych efektów, wzmacniaczy i tak dalej. Czyli podobna idea kijograjów narodziła się już powiedzmy 100 lat temu w Stanach. Sam wspomniałeś nazwę diddly bow. Według definicji jest to kij lub kawałek drewna z tylko jedną struną, w którą szklana butelka służy jako mostek i pudło rezonansowe. Często używana przez czarnoskórych muzyków. Ten dobór materiału wynikał z tego, że nie stać ich było. Prawdopodobnie kupiliby sobie porządną gitarę, gdyby ich było stać na to. A w związku z tym, że byli biedni, budowali instrumenty z rzeczy, które mogli znaleźć koło domu. Więc ten diddly bow to był na przykład kij od miotły, a struna to był drut, którego używało się do wiązania tych witek brzozowych. I to był ponoć idealny drut, bo się nie naciągał i mógł trzymać strój. A z kolei butelki na pewno się koło domu znalazły, więc można było używać je jako slajd. Można by się cofnąć jeszcze do samych początków, myślę, kiedy ludzie budowali z tego, z czego byli w stanie, więc nie wiem, z kości, rogu, drewna i tak dalej. Fakt, że może nie wyglądały one zbyt atrakcyjnie, nie zmieniał nic, jeśli chodzi o ich brzmienie. Wciąż brzmiały świetnie te prymitywne gitary. Tak, no oni mówili o tym, że mają mnóstwo mojo, takiej magii w sobie, nie? Budowa takich instrumentów albo granie na nich, oswajanie ich, to trochę taki powrót do animizmu, takie przekonania, że każdy przedmiot ma swoją duszę, jakby żyje, ożywa i możecie gdzieś zabrać w czasie grania na nich. Sama magia fruwa tutaj w powietrzu. Robert, twoje instrumenty nie tylko brzmią niesamowicie, one też wyglądają jak narzędzia starożytnych celtyckich kapłanów używane w ich tajemniczych obrzędach. Wyjaśnijmy tutaj jednak, że za projektem artystycznym instrumentów stoi twoja żona, Aneta. No to tak, to ona jest prawdziwą artystką z papierami. Ja się przyuczałem. Na początku ja zajmowałem się bardziej techniczną stroną tych instrumentów. Aneta rzeźbiła, malowała, uczyła mnie rzeźbić, ale ostatnio, kiedy była w ciąży z Mają, to nie mogła rzeźbić, bo za każdym razem, kiedy uderzała pobijakiem w dłuto, to Majka zaczynała tańczyć i brykać w brzuch, więc ja musiałem to przejąć dłuto. I powoli się uczyłem, musiałem się od niej nauczyć, że nie wszystko musi być symetryczne, nie wszystko musi być jakoś tak bardzo poukładane, żeby też miało swój urok, za co jestem jej niezwykle wdzięczny. Podaj jakieś przykłady sposobów, w jaki dekorujecie swoje sztyki. Wiem, że używacie celtyckich symboli i pisma ogamicznego, czyli pismo do zapisu języka celtyckiego. Jedna z twoich gitar wyeksportowana za ocean nosi inskrypcję "Narodzona z kruka", z kolei inna zawiera fragment z inskrypcją z rękopisów z Qumran. Czerpiesz bardzo szeroko z dziedzictwa kulturowego. Qumran to był troszkę żart. Oczywiście to nie był oryginalny kawałek zwoju. W związku z tym, że kijograje zaczęły powstawać w Irlandii, więc to było dosyć naturalne, że to zdobnictwo celtyckie było najpierw. Teraz już nie mamy czasu, żeby budować instrumenty dla siebie, czy według wyłącznie swoich pomysłów. Jest sporo zamówień, a to z kolei pociąga za sobą konieczność jakby podążania za tym, czego życzy sobie klient.
Myślę jednak, że Robert, wasze instrumenty to prawdopodobnie najbardziej zdobione instrumenty na świecie. Dbamy o to, żeby nie były przegadane, żeby nie przerobić tego, nie? Żeby tego nie było zbyt dużo, żeby jakby no, forma nie przerosła treści. Mimo tego, że wyglądają niesamowicie jak małe dzieła sztuki, one wciąż brzmią po prostu świetnie. Mieliśmy okazję usłyszeć małą próbkę tutaj we wstępie do tego wywiadu. To była elektryczna wiolonczela. Dźwięk nagrywany był nie w studio, tylko w naturze. W krzakach. To była trzystrunowa wiolonczela z progami, a Karol gra na co dzień na barokowej wiolonczeli. Według niego jakoś łatwiej mu się było w tym znaleźć, trochę jak mówił, że była podobna troszkę do viola da gamba, taki instrument strunowy. Podobny trochę do wiolonczeli, ale z progami. A czym się charakteryzuje ten instrument? Niesamowitym, głębokim, prawdziwym brzmieniem. Ja uwielbiam dźwięk wiolonczeli, właściwie chyba najbardziej ze wszystkich strunowych instrumentów. One chyba miały więcej strun, a zresztą było mniej zasad wtedy, w tamtych czasach, kiedy ludzie tworzyli nowe instrumenty zupełnie, więc to był jakby tak jeden z pierwszych form wiolonczeli. Dźwięki też podlegają pewnej hybrydyzacji, troszkę brudny, poszarpany dźwięk. Ale przez co przepuścimy ten dźwięk, instrumenty, które teraz można w muzycznych sklepach kupić, wydają mi się dosyć nudne. Są do siebie podobne, z kopiami instrumentów stworzonych gdzieś tam w 60-tych, 70-tych latach. Ale muzycy też wychodzą z takiego założenia teraz, szukają nowego brzmienia. No, też sam fakt, że trzeba podejść troszkę do instrumentu w inny sposób, jak mówiłem wcześniej, to się przekłada na inną muzykę. Wydaje mi się, że w tych czasach mamy taki powrót do rękodzieła. Ludzie zaczynają szukać czegoś, co jest oryginalne, no i to jest właśnie dobry rynek zbytu. Daszniki zaczęły się jako żart troszeczkę, bo pierwszy zaniosłem na próbę i zagrałem chłopakom, śmiali się straszliwie, ale jak usłyszeli, jak brzmi, to powiedzieli, że no dobra, użyjemy go w tym czy w tamtym kawałku. I nawet jest tytułowym kawałku na naszej epce Daydreaming. A ludzie potem zaczęli przychodzić po koncertach i pytać się, co to jest, gdzie to można kupić. I zacząłem powoli wierzyć, że być może warto kontynuować ich budowę. Kto najczęściej kupuje twoje instrumenty? Czy twoim największym rynkiem zbytu jest Polska, czy wciąż zagranica? I jaki jest to rodzaj klientów? Wiem, że sprzedajesz takim sławom w świecie muzyki jak Justin Johnson czy Steve Wickham. Wielu z klientów to albo profesjonalni muzycy, tak jak wspomniałem, którzy szukają innego brzmienia, albo to są faceci przeżywający drugą młodość, którzy postanowili się nauczyć grać na jakimś strunowym instrumencie. Pewnie tak jak ja myślą, że trzystrunowy instrument jest łatwiejszy, więc nic nie mówię, dopóki nie zapłacą. Potem przekonują się sami, ale nie, większość z nich jest zadowolona. I cieszy się, że mogą zabłysnąć na jakimś jam session lokalnym. Jeden z swoich klientów, Justin Johnson, jest wielką sławą w Kalifornii. Wygrał konkursy na najlepszego gitarzystę grającego specjalną techniką slide. Wiem, że szeroko reklamujecie w swoich filmach na YouTubie. To jest prawdziwy magigon. Swoją karierę poświęcił na propagowanie instrumentów etnicznych. Ludzie z całego świata przysyłają mu instrumenty, żeby coś o nich powiedział, zagrał na nich. Nie wyobrażałem sobie, wysyłając mu pierwszą gitarę, że ona może tak brzmieć. Czyli póki co wygląda na to, że no jak to zwykle bywa, bardziej znany i ceniony jesteś w szerokim świecie niż we własnym kraju, ale właśnie dlatego robimy ten wywiad, żeby to zmienić i dać polskim miłośnikom instrumentów szarpanych szansę na zaopatrzenie się w jeden, a może kilka takich przepięknie wykonanych, personalnych instrumentów. Zdarzyło się już kilku polskich klientów i to były też bardzo ciekawe spotkania. Jeden z klientów, który zamówił ukulele, Kaszu, zwariowany człowiek zupełnie, był tak wdzięczny za ten projekt, który najpierw zobaczył projekt, a później sam instrument, że przysłał mi kilka kawałków takiego czarnego dębu, który przeleżał pod wodą prawdopodobnie kilkaset, jak nie tysiąc lat. Niesamowity materiał. Obiecał zamówić następny, więc ja z kolei obiecałem, że użyję tego dębu do produkcji jego instrumentu. Przysłał mi trochę też pomysłów. Chciał coś z bursztynem, a w związku z tym, że jest Kaszubem, to wszystko się zgadza. Więc mam nadzieję, że Polska powoli się też otworzy. Wróćmy do twoich czasów grania w zespole Out of Towners. Zaczęło się od jakiegoś takiego okazyjnego grania w popubach. Później, kiedy zaczęliśmy grać więcej i powoli nagrywać,
To trafiliśmy na jakieś lokalne, niewielkie festiwale, a na końcu zagraliśmy na największym irlandzkim festiwalu Electric Picnic. Nagraliśmy epkę z 4 kawałkami. Potem wszystkim wróciliśmy do jednego lokalnego pubu, w którym grało nam się najfajniej i mieliśmy już swoją grupę fanów, z którymi dobrze się rozumieliśmy. To był właściwie bardziej sposób na spędzanie wolnego czasu razem, niż pomysł na jakąś niesamowitą karierę. Czyli na epce wyszły 4 utwory. Wiem, że macie swoją stronę na SoundCloudzie, tam można znaleźć ich nawet więcej, bo 7. Wszystkie zainteresowane osoby odsyłamy do strony pod nazwą Out of Towners, jako jedno słowo. Jest to firmowane nazwiskiem Ollie Alcorn. Postanowiłeś po tylu latach, po 10 latach spędzonych w Irlandii, jednak wrócić do Polski. Co było główną motywacją? Tęsknota za krajem. Tak jak mówiłem, wybraliśmy się tylko na rok. Potem daliśmy sobie maksymalnie 2 i wróciliśmy po 10. Irlandia wciąga. Wciąga niesamowicie. Na pewno przyjdzie nam wrócić od czasu do czasu. Niesamowicie bogate w doznania i doświadczenia lata. Dzieciaki nauczyły się mówić płynnie po angielsku, czego nigdy bym sam nie dokonał. Zaczęliśmy budować instrumenty, poznaliśmy mnóstwo ciekawych ludzi. Urodził tam nam się syn. Więc czego tu żałować? A Polska przecież jest wspaniała, więc to chyba naturalne, że się wraca. Nie wytrzymałeś długo bez grania. W Polsce stworzyłeś nowy zespół, Krosno. To znowu jest gra na słowach, nawiązuje do miejscowości Krosno, miasta, w którym mieszkacie. Krosno powstał w 2017 roku. Składa się z ciebie, twojego długoletniego przyjaciela Macieja Jurczaka oraz twojej córki. Znaczy, powstanie tego zespołu to było dosyć naturalne. Muzykowaliśmy w domu, a Mary się po jakimś czasie przyłączyła. Wygłupialiśmy się nieraz z gitarą. A żeby było całkiem rodzinnie, no to musieliśmy zaadoptować też Macia. Później dołączyła do nas jeszcze Marta przez jakiś czas. Z nią wystąpiliśmy też na lokalnym festiwalu Galicia Blues Festival. Tam dostaliśmy wyróżnienie, sesję nagraniową, nagraliśmy tam parę kawałków. Kariera stała przed nami otworem, kiedy zdecydowaliśmy rozwiązać zespół. W tym momencie bardzo chciałam wam, Robert, tobie i Anecie pogratulować, ponieważ uważam, że zrobiliście kawał dobrej rzemieślniczej roboty w postaci waszej własnej córki, Amelii, ponieważ ma niesamowity głos. Po mamie, tak? Najprawdopodobniej. Mam nadzieję, że się do tego jakoś przyczyniłem. Amelia nie przestaje śpiewać. Mimo, że z nami już nie śpiewa, to kontynuuje swoją ścieżką. Mam nadzieję, że wszystkie jej artystyczne, muzyczne marzenia się spełnią. Opowiedz o dotychczasowych sukcesach Krosno, czyli udziału w Galicia Blues Festival. Zostaliśmy tam dostrzeżeni i wyróżnieni. Później pojawiła się ta sesja nagraniowa, nagraliśmy parę kawałków. I co zabawne, ja nie mam aż takiego doświadczenia, ale Macio gra już od lat w różnych składach, właściwie zawodowo. I mówi, że pierwszy raz zdarzyło mu się to, że kapela, w której gra, która nie zagrała ani jednego koncertu, dostała kilkanaście zaproszeń na różne okazje do grania i co się nie wydarzyło nigdy, być może kiedyś się wydarzy i nie było jakby takiego strasznego parcia. Chcieliśmy, żeby to zostało takie spontaniczne, nie chcieliśmy tego koniecznie zamieniać na siłę, na jakąś zarabiającą maszynę. No i zobaczymy, odłożyliśmy to na razie, zawiesiliśmy działalność na jakiś czas, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Wiem, że zostaliście też zauważeni przez 3 wymiary gitary, to jest audycja w Trójce. Czy w końcu zostaliście zaproszeni do studia? Jak to się podczuło? Nie, tak naprawdę to pojawiliśmy się na stronie fanklubu tej audycji z dobrymi życzeniami i właściwie na tym się skończyło, ale to dla nas była niesamowita radocha. Przez moment myśleliśmy naprawdę, że pojawiliśmy się gdzieś, wspomniano o nas w samej audycji, czy nawet puszczony kawałek. Później się okazało, że to jedynie fanklub, ale radocha nawet z tego była. Oprócz muzykowania organizujecie też warsztaty budowania własnych instrumentów. Jeden z nich nawet odbył się podczas festiwalu Folkowisko. Niesamowity festiwal. Zapraszamy w imieniu organizatorów. W tym roku chyba gdzieś w połowie lipca. Tak, te warsztaty właściwie są związane z wydarzeniami muzycznymi, takimi jak festiwale. 2 lata temu robiliśmy tam warsztat budowania takich diddlybone z puszką po groszku jako pudełkiem rezonacyjnym. I ktoś padł na pomysł uczestników, że to będzie się nazywała szarpuszka. Dostaliśmy też prawa autorskie do tej nazwy, więc możemy jej używać dożywotnio i będziemy pewnie pod takim hasłem organizować przyszłe warsztaty. Wspomniałeś, że jeśli chodzi o Krosno, w tym momencie troszkę zawiesiliście działalność, ponieważ Amelka poszukuje bardziej swojej drogi. Więc jakie plany, jeśli chodzi o granie?
na przyszłość? Ciągle z Maciem jesteśmy w kontakcie, ciągle pojawiają się pomysły i od czasu do czasu gramy i coś, jakieś, nagrywamy jakieś dema, więc zobaczymy. Rozumiem, że Amelka chciałaby powiedzieć parę słów na temat swoich planów. Cześć, Amelia. Cześć. Bardzo miło Cię poznać. Miło, mi też. Muszę Ci powiedzieć na początek, że masz niesamowity głos. Amelia, ile masz lat? Mam 14 lat. Powiedz mi, jak się śpiewa z tatą, który komponuje takie super piosenki, pisze takie fajne teksty? Z tatą mi się śpiewa dobrze, choć na początku mi się podobało, ale potem śpiewałam bardziej dla taty. Stwierdziłam, że nie czuję się jakby w bluesie i po prostu wolę nie kontynuować czegoś, czego nie skończę. Czyli jakim gatunkiem muzycznym bardziej się interesujesz? Raczej popem. Też lubię takie starsze piosenki po polsku, po angielsku. Interesuję się popem, dlatego że to jest taka bardziej skoczna muzyka i lepiej mi jest śpiewać po prostu takie piosenki niż blues. A powiedz mi, jak się odnajdujesz w Polsce po dzieciństwie spędzonym w Irlandii? Jak odbierają cię przyjaciele, sąsiedzi? Kim się czujesz bardziej? Polką, Irlandką, czy może jeszcze kimś innym? W Polsce się odnajduję jakoś. No w Irlandii wiadomo, że spędziłam prawie całe dzieciństwo i miałam tam takich przyjaciół. Tutaj też mam przyjaciół. W szkole się sobie radzę, ale jakbym miała szansę, to bym się z powrotem do Irlandii przeprowadziła. No rozumiem, że Irlandia to jest dla ciebie twoja ojczyzna, więc jesteś po prostu bardziej przyzwyczajona do pięknych irlandzkich widoków niż do Polski. Zanim otrzymaliście wyróżnienie na festiwalu Galicia Blues, zdobyłaś też pierwsze miejsce w kategorii soliści z czwartych, piątych i szóstych klas szkół podstawowych na 11. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej w Krośnie. Zastanawiam się, czy zamierzasz brać udział w kolejnych konkursach. W kolejnych konkursach pewnie będę brała udział, ale nie wiem, czy w tej piosence anglojęzycznej. No po prostu w tym roku się jakby nie przygotowywałam do takich konkursów, bo bardziej teraz się uczę i po prostu chciałam jakby spędzić więcej uwagi na nauce niż na muzyce, ale na pewno będę jeszcze brała udziały w różnych konkursach. A jaką piosenkę zaśpiewałaś podczas tego konkursu? Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Mówisz, że chcesz skoncentrować się bardziej na nauce w tym momencie. Co cię interesuje w szkole? Najbardziej z przedmiotów szkolnych to lubię WF, lubię chemię też. A oprócz szkoły, jakie są twoje plany na przyszłość, a konkretnie jak zamierzasz wykorzystać swój ogromny wokalny talent? W przyszłości nie wiem, czy chciałabym zostać piosenkarką, chociaż fajnie by było. Ale też bardzo bym chciała zostać aktorką. Niedawno jeszcze brałam udział w takim przedstawieniu w Irlandii, takim musicalu. Grałam jedną z głównych ról i bardzo mi się podobało. Jaki był tytuł tego musicalu? Annie. Chyba już wszystko powiedziałam. Masz niesamowity talent, więc mam nadzieję, że będziesz kontynuowała na ścieżce wokalnej, ponieważ twój głos jest naprawdę bardzo piękny i myślę, że jak się jeszcze więcej poduczysz techniki, bardziej może poczujesz emocjonalnie pewne rzeczy, myślę, że na pewno to się rozwinie. Masz już taki potencjał, myślę, że może być tylko lepiej. Na pewno wszystko pójdzie świetnie, więc tutaj z naszej strony chciałam cię bardzo pogratulować i zachęcić do tego, żebyś kontynuowała i na pewno masz wsparcie swoich rodziców, którzy są niesamowitymi artystami sami w sobie również. I masz nasze wsparcie na pewno, także życzymy ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję ci bardzo, Amelka. Dziękuję. Dzięki wielkie bardzo, Robert, za tą rozmowę. Jest niezwykła przyjemność rozmawiać z taką artystycznie utalentowaną rodziną. Życzę wam dalszych sukcesów w muzykowaniu i w rozwijaniu biznesu z kijograjami, które wyglądają niesamowicie, brzmią niesamowicie. Niezwykłe małe dzieła sztuki i zachęcamy wszystkich do zajrzenia na twoją stronę. Dziękuję ci bardzo, Robert. Trzymajcie się, na razie.